Dzień dobry, witam Was w szóstym szczecińskim vlogu Smakoszy. Dzisiaj będzie poradnik prezentowy dla osób, które zapomniały, nie zdążyły kupić prezentów. Słuchajcie, jest jeszcze szansa, 22 grudnia, 23 grudnia, mamy dwa bazary, od 10 do 15 jak zawsze, także zapraszam na odcinek i zapraszam na moje pomysły prezentowe, które właśnie zdobędziecie tutaj na bazarze. Zaczynam! Was można kupić na prezent? Probiotyczną zieloną herbatę, czyli kombuczę bez cukru, za to w pysznych trzech smakach: mango, wiśnia i ananas. Na przyszły tydzień szykujemy takie kartoniki podarunkowe, więc będą pięknie przewiązane. Taki set będzie kosztował 36 zł. Tam i tam będzie 6 butelek, 33, razem z pieczątką, koala, kombucha, wszystko ręcznie robione przez nas z miłością. To zapraszamy po naturalne probiotyki. Idealnym prezentem będzie właśnie taka książeczka od Czary Malary. Jest tutaj pisana przez naszą szczeciniankę, tworzona tutaj na miejscu. Jest idealnym prezentem. Dzieci mają tak dużo zabawek, że taka książka na pewno się dzieciom spodoba. To są książki od 3 lat do około 6 lat. I koszt takiej książki to jest około 40 zł. Wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo przyjemny prezent dla dzieci. Zielone babeczki życzą. Jesteśmy przy stanowisku Yerbanko, mała yerba, która kosztuje 7 zł jako dodatek do prezentu, a jeżeli ktoś jest bardzo herbaciany i bardzo lubi yerbę, mamy możliwość dostania właśnie takiej dużej herbaty i to jest koszt 30 zł. Taka yerba dla miłośników właśnie yerba mate i herbat naprawdę będzie dobrym pomysłem na prezent. Dobrym prezentem na ostatnią chwilę, szczególnie dla kobiet, przede wszystkim to są prezenty dla kobiet, to są kosmetyki z A&W Bio, stanowisko z bioproduktami, też są kosmetyki z Mokosza. I są to bardzo fajne kosmetyki. Mamy tutaj w zestawie, w takim pudełeczku, tutaj Ola otwiera. Mamy 3 kremy. Jeden krem to jest krem do twarzy i do ciała, jest to krem brązujący, również peeling. Peeling również o zapachu pomarańczy z cynamonem, także to jest jakby cały zestaw cudowny do ciała. Najpierw peeling, później brązujący balsam. I na koniec jest jeszcze tutaj taka mały olejek, olejek do skórek, do paznokci. Także też przydatny dla kobiet. Świetnym prezentem przede wszystkim dla kawoszy jest właśnie stanowisko na bazarze Kafli z cudowną Asią i z Danielem. Gdybyście na szybko potrzebowali jakiś pyszny prezent, polecamy nasze piękne herbatki. To są mieszanki herbat włoskich, ale oczywiście herbaty. Tak, mamy herbatki, pięknie spakowane. Są pyszne kawki pod alternatywy z europejskich palarni. Super debarnik dla miłośnik. Jest im Wendelbo. Wow, wow, wow. No i mamy takie piękności. To jest nasza kawka, nasza Brazylia, którą pijecie na co dzień. Tak cudownie spakowana, więc idealny. Tym pomysłem jest świeca od papierowej inżynierki. Świeca świąteczna. Bardzo przyjemny prezent, żeby sobie właśnie wieczory grudniowe i styczniowe umilać właśnie takim zapachem świątecznym. Są to świece naturalne i pali się około 36 godzin. Knot podobno skwierczy jak blaski na patelni pani Władki, także jeżeli chcecie takie właśnie mieć cudowne wieczory, to taka świeczka kosztuje 35 zł. A słuchajcie, a jeśli chodzi o prezent dla dziadka i babci, to idealnym pomysłem jest ze stoiska Malinowy Ogród. Właśnie taki set z syropem malinowym i z dwiema konfiturkami. Bardzo zdrowy, robiony własnoręcznie, także jeżeli jeszcze nie macie prezentu na ostatnią chwilę właśnie dla babci i dziadka, albo może mamy i taty, to taka skrzyneczka mi się wydaje, na pewno im się bardzo spodoba. Ja mam nadzieję, że Wy subskrybujecie kanał szczecińskiego vloga Smakoszy na YouTubie i lajkujecie szczeciński bazar Smakoszy na Facebooku i Instagramie. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to bardzo Was o to proszę, ponieważ nam to bardzo pomoże i wiecie jak jest, także subskrybujcie i lajkujcie. U Pana w Boguszyckich Miodach. Naprawdę przepyszny miód. Do 55 zł za taki duży słoik, ale oczywiście ceny są od 30 zł. I taki wielki słoik naprawdę z chęcią bym przygarnęła dla wielkiego łasucha, takim jakim jestem ja, słodyczy. Dobra, idziemy dalej. Dla osób, które lubią przetwory i takie rzeczy robione własnoręcznie, tutaj mamy propozycję u Skarbach Agatki, tutaj właśnie w stanowisku na końcu bazaru. Taki otet różany, który podobno można wykorzystywać i kulinarnie, ale również kosmetycznie. Koszt takiej buteleczki to 10 zł. A ile szczęścia! Manufaktura lawenda,
Czyli to jest kolejna rzecz, która jest do ciała. I jedna z najfajniejszych rzeczy, którą niedawno w ogóle poznałam, to jest masło na mokre ciało. Co smaku, o zapachu w zasadzie pomarańczej, ale można powiedzieć, że o smaku właśnie chce je zjeść. Jest cudowną sprawą właśnie jako prezent. Taki słoiczek kosztuje 39 zł. Idealnym prezentem świątecznym szczecińskim jest paprykarz szczeciński, który dzisiaj już cały zszedł, dlatego Wam go tutaj nie pokażę. Ale naprawdę, jeżeli macie kogoś, kto do Was przyjeżdża z zewnątrz, chcecie się pokazać lokalnie, to szczeciński paprykarz jak najbardziej polecam właśnie z bazaru. Ja go osobiście uwielbiam. Co tydzień zawsze dwa słoiki zabieram ze sobą do domu. Także na świąteczny prezent paprykarz elegancko. I mam dla Was bardzo fajny pomysł na prezent. Dla prezent przede wszystkim dla osób, które są wiecznie głodne. Jeżeli macie takie wokół siebie, always and forever hungry, torba kosztuje 19 zł i będzie idealnym prezentem albo dodatkiem do prezentów świątecznych. Wesołych świąt! Ojej, wesołych świąt wszystkich życzymy. No, smacznych i zdrowych, pysznych, bazarowych świąt. Wesołych świąt! Razem z całym bazarem, z wszystkimi wystawcami chcemy na koniec Wam życzyć naprawdę cudownych, rodzinnych i ciepłych świąt, żebyście dużo pojedli, bardzo spędzili rodzinie ten czas, a potem do nas wrócili i nas znowu odwiedzili. Dziękujemy Wam serdecznie za ten 2018 rok. A kończymy teraz. Jestem Hania, jestem oczywiście Always and Forever Hungry i zapraszamy Was na następnego vloga. Do zobaczenia. Razem z Felkiem zapraszamy do subskrybowania szczecińskiego vloga Smakoszy na YouTubie oraz lajkowania szczecińskiego bazaru Smakoszy na Instagramie i Facebooku i dajcie nam łapkę w górę.